Sztychy dołączają do miast, które będą finansować zabiegi in vitro. Starania o wprowadzenie programu podejmowane były już w 2016 roku, ale udało się dopiero teraz. Dzisiaj mamy finał tej sprawy, czyli podpisaliśmy umowę na realizację programu. Więc z tego się bardzo cieszymy. W międzyczasie, i to chciałem podkreślić, bardzo zmieniło się nastawienie do tej sprawy. Wydaje mi się, że w tej chwili bardziej postrzegamy ten problem w kategoriach społecznych i medycznych, a mniej w ideologicznych. W Tychach problem bezpłodności dotyczy około 4,5 tysiąca par, z czego dla 2% jedyną drogą do posiadania dzieci jest zapłodnienie in vitro. Nowy program zakłada jednorazowe dofinansowanie całej procedury do 10 tysięcy złotych. Mogą z niego korzystać przede wszystkim pary mieszkające w naszym mieście, ale też rozliczające podatek PIT właśnie w Tychach. Oczywiście jest jeszcze szereg innych obostrzeń czy wymagań, które należy spełnić, między innymi wiek kobiety. Ten musi mieścić się w przedziale od 25 do 42 lat. O ile o tym, czy dana para zostanie wstępnie zakwalifikowana, decyduje kolejność zgłoszeń, to już o tym, czy będzie mogła wziąć udział w samej procedurze, zdecydują specjaliści z ośrodka, który wygrał przetarg na realizację zapłodnień in vitro w Tychach. Potem parę czeka już tylko walka o skuteczne zapłodnienie. Ogromne szczęście, ale też ogromny niepokój i trwoga o utrzymanie ciąży, o donoszenie tej ciąży. Emocje są niesamowite, pacjenci są związani z nami bardzo. Programy dofinansowań zapłodnień in vitro są realizowane również w innych miastach, w tym m.in. po raz drugi w Mysłowicach. W poprzednim roku z pierwszej edycji programu skorzystało 30 par, z czego 8 aktualnie czeka na narodziny dzieci. Cieszymy się, że możemy pomóc w takim trudnym przypadku jak niepłodność. Także w tym roku też realizujemy, kwota się zwiększyła, bo w zeszłym roku było to 360 tysięcy, w tym roku 400 tysięcy, także myślimy, że dotrzemy do jak największej ilości par i zachęcamy do tego, żeby się zapoznać z programem. W Sosnowcu program dofinansowań in vitro jest realizowany już od 8 lat. Do tej pory dzięki finansowej pomocy miasta urodziło się 40 dzieci. My się już szykujemy do kolejnej edycji in vitro, bowiem ta, która w tym roku została uruchomiona, tu już mieszkańcy zgłaszali się bezpośrednio do kliniki, te wszystkie miejsca na tą chwilę są wyczerpane, ale jest też szeroka lista rezerwowych. Program in vitro w Tychach będzie działał do 2025 roku. W tym czasie na jego realizację miasto przeznaczy łącznie 750 tysięcy złotych.